Historia patriarchów. Historia, już nie prehistoria, tylko konkretna historia, której ślady znajdziemy zarówno w Piśmie Świętym, jak i też w zabytkach archeologii, w odkryciach archeologicznych, a także fragmentach pozabiblijnych, ważnych dokumentach, ważnych też świadkach historii, tablicach kamiennych, napisach wyrytych czy w Egipcie, czy gdzieś w innych częściach świata. Biblijne dzieje Izraela po to poznajemy, żeby lepiej rozumieć to, co czytamy na co dzień w Piśmie Świętym. Bez tych długich wstępów zachęcam do subskrypcji kanału Jaskinia Słowa, żebyście byli na bieżąco z filmami, które wrzucam. Zachęcam do komentowania, do dodawania tych filmów do swoich ulubionych, a także do oglądania wcześniejszych różnych filmów, które wrzucam. Zaczynamy. Biblijna historia od patriarchów. Zaczynamy. A więc patriarchowie, czyli ojcowie narodu, Abraham, Izaak i Jakub, którego nowe imię to Izrael. Pamiętacie, w wielu miejscach będzie się pojawiało, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Oni są protoplastami narodu wybranego. Ich życie to mniej więcej XVIII-XVIII wiek przed Chrystusem. Więc to jest sam początek, tak? Mniej więcej 1850 rok przed Chrystusem to czas, w którym Abraham opuszcza Mezopotamię, opuszcza Ur przez Babilon, przez Mari, przez Haran, Damaszek, Hasor, Sychem, Hebron, Berszewę, przybywa do ziemi obiecanej. Aby to było możliwe, Abraham musiał zostawić takie życie, powiedzmy, miejskie i przejść w taki tryb życia nomadycznego. No właśnie, dlatego, że w tym drugim tysiącleciu przed Chrystusem są takie dwa sposoby życia. Z jednej strony jest ten sposób osiadły, powiedzmy miejski, chociaż to takie złe słowo, no bo miejski nam się kojarzy może z wielkim miastem, ale osiadły na jednym miejscu, całe życie w jednym miejscu. Ale cały czas jest też ten styl życia koczowniczy, nomadyczny. Ludzie, którzy wędrują, poszukując dobrych miejsc dla swoich pastwisk, wody, jedzenia, pożywienia, więc wędrują z miejsca w miejsce. Też nie tak, że ciągle wędrują, tylko na przykład sezonami czy latami, ale jednak są ciągle w drodze. Natomiast ci, którzy są w mieście, to też ważna jest zmiana, że ktoś w ogóle podejmuje decyzję o tym, żeby zostać, bo z czym to się łączy? No z tym, że nie mamy już potrzeby szukania pożywienia, czyli chodzenia za jedzeniem, szukania, gdzie tam co jest, by zjeść, ale zaczyna się uprawa. Nam się wydaje oczywiste, że sobie hodujemy zboże, ale człowiek wpadł kiedyś na pomysł, że nie tylko można szukać, gdzie coś rośnie, ale też można to gdzieś przesadzić, można to gdzieś posadzić i czekać na plony i nie potrzeba latać tak daleko, gdzieś chodzić, żeby znaleźć jedzenie. Można zająć się tym, żeby jedzenie było na miejscu. I ta zmiana jest właśnie w tym mniej więcej czasie, w którym pojawiają się instytucje miasta. Miasta są możliwe właśnie dzięki temu. Ci, którzy żyją w mieście, budują mury miasta, mają straż, mają swoje wojsko z czasem, są bramy, są podatki na utrzymanie tego miasta, na utrzymanie armii, są prace, nazwijmy, melioracyjne, żeby doprowadzić wodę, żeby ta woda była obfita, czasem żeby gromadzić też wodę, żeby gromadzić wodę deszczową, jakieś zbiorniki, cysterny, aby no, to miejsce, w którym jesteśmy, było nam jak najmilsze do życia. Więc już nie musimy szukać, możemy zostać w jednym miejscu. I Abraham tak robi. On jest w jednym miejscu, żyje w Ur Chaldejskim. To jest takie sumeryjskie miasto blisko Zatoki Perskiej, miasto w Mezopotamii, i wyruszył ze swojego miasta w kierunku Kanaanu.
bo tą ziemię powierzył mu Bóg. To czytamy w 12 rozdziale Księgi Rodzaju. Abraham staje się ojcem wielu narodów. Abraham uważany jest za pierwszego Żyda, za patriarchę, pierwszego patriarchę narodu wybranego. Ma żonę Sarę i z nią wyrusza w swoją podróż. Najpierw do Egiptu, ponieważ w ziemi Izraela jest głód, a po powrocie z Egiptu zostaje w okolicach Hebronu, czyli tam od dzisiaj od Jerozolimy na południe. A Lot odchodzi od niego, jego bratanek odchodzi i dalej idzie na południe od Hebronu. Abraham ma też, no, ma syna obietnicy. Najpierw ma syna poczętego z jego niewolnicą, z Hagar, z niewolnicą Sary, bo sam Abraham nie może mieć z Sarą potomstwa. To Izmael, ale potem rodzi się syn ukochany, syn umiłowany właśnie z jego żony Sary. Rodzi się Izaak i Izmael ma być tym historycznie początkiem narodów arabskich. Natomiast Izmael narodów arabskich, natomiast Izaak narodu żydowskiego. Abraham ma złożyć Izaaka w ofierze na górze Moria. I Izaak ocalony daje początek narodowi żydowskiemu. Znamy tę historię, wzruszający, piękny 22 rozdział Księgi Rodzaju. Dalej Izaak ma żonę Rebekę i ma dwóch synów, bliźniaków, Jakuba i Ezawa. A więc o Izaaku jest mało bardzo w Piśmie Świętym. O Abrahamie są wielkie historie, o Jakubie także będą wielkie, a o Izaaku jakoś tak nie za bardzo. Natomiast dlaczego? No tutaj bibliści są ciekawie, jakoś niezgodni, natomiast ciekawa jest interpretacja Talmudu, czy mądrości żydowskich, mądrości rabinów, którzy jakoś szczególnie to wspominają, to wydarzenie na górze Moria, Akeda, to związanie Izaaka, i mówią, że nie trzeba dużo mówić, to było tak wyjątkowe wydarzenie, że cała jego postać dla narodu wybranego jest tak ważna właśnie przez to, że oddał swoje życie, był gotowy oddać swoje życie Bogu na górze Moria. Jakub i Ezaw. Jakub nie był najstarszym synem, pierwszy z bliźniąt, ten starszy to oczywiście Ezaw, ale Ezaw traci przywilej pierworództwa przez podstęp Jakuba i to on ma być tym trzecim, Jakub, tym trzecim po Abrahamie, Izaaku, patriarchą narodu wybranego. Pewnego dnia walczy z aniołem i zwycięża, dlatego jego imię to zostaje zmienione, już nie Jakub, a Izrael, to znaczy ten, który walczył z Bogiem i zwyciężał. Jakub ma 12 synów. Tych 12 synów daje początek 12 pokoleniom Izraela. 12 pokoleniom, czyli 12 jakby no, dzielnicom, powiedzmy, tak? To będzie potem. 12 rodom, 12 częściom jednego narodu izraelskiego. Jeden z tych synów, Józef, zostaje z takiej nienawiści braci sprzedany do Egiptu. Najpierw chcą go zabić, ale jednak nie zabijają, sprzedają go do Egiptu. I tam w Egipcie, przez różne perypetie opisane w Księdze Rodzaju, Jakub robi wielką karierę, a gdy w Kanaanie panuje głód, jego bracia i ojciec przybywają do Egiptu i tam mieszkają dzięki temu, że właśnie ten brat tam się znalazł. To jest piękna historia, która pokazuje, że ten grzech braci, którzy chcą zabić, a w końcu więzią i sprzedają w niewolę Józefa, ten grzech Pan Bóg wykorzystuje, by pisać swoją historię, by ocalić naród. Tak właśnie zostaje wyjaśniona obecność Żydów w Egipcie. Skąd tam się wzięli? Ponieważ w ich kraju panował głód i Józef
wcześniej przez braci sprzedany karawanie kupców wędrujących w kierunku Egiptu, sprowadza tam do Egiptu wszystkich swoich braci i swojego ojca. Kiedy tam się osiedlili, Żydzi żyli w zgodzie z mieszkańcami Egiptu, żyli jako no, goście samego Faraona, bo przecież Józef był zarządcą Egiptu, był drugim po Faraonie, powiedzmy takim dzisiejszym premierem Egiptu. Natomiast z czasem oni tam no, zostali na dłużej i okazało się, te 400 lat tam spędzili, że już nie byli dobrze widziani, bo ci, którzy ich gościli, no, umarli. I z czasem stali się narodem uciskanym przez kolejnych faraonów, przez tych, którzy no, obarczali ich ciężkimi pracami, którzy ich uczynili z gości, zrobili z nich niewolników wykonujących swoje prace. Taki największy ucisk to jest XIII wiek przed Chrystusem, kiedy Ramzes II, faraon, zmusza Izraelitów do budowy dwóch swoich nowych miast, Pitom i Ramzes. I kiedy to właśnie się dzieje, mniej więcej w połowie XIII wieku, w 1250 roku, pojawia się prorok, pojawia się postać szczególna, pojawia się Mojżesz, który ma wyprowadzić naród wybrany z niewoli egipskiej i przyprowadzić ich jakby z powrotem do ziemi obiecanej. Ma sprowadzić ich z powrotem do tej ziemi, którą Pan Bóg obiecał Abrahamowi. I tak zaczyna się czas, który powiedzmy też jest szczególny, już nie czas patriarchów, ale czas wyjścia z Egiptu i czas wejścia do ziemi obiecanej.